Proszę państwa, niedawno uporaliśmy się z PIT-ami. Kto musiał dopłacić, to dopłacił. Kto dostał zwrot, był szczęśliwy. Niedługo przed nami Dzień Wolności Podatkowej, o którym za chwilę porozmawiamy. A w związku z tym naszym gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz z Szkoły Głównej Handlowej, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Panie doktorze, nie będę już przypominała tego banalnego stwierdzenia obracanego na wszystkie strony, którego autorem był jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, że dwie rzeczy są nieuchronne, podatki i śmierć, bo już chyba wszyscy wiemy, że podatki musimy płacić i nic nas od tego nie uchroni. A czy wiemy już, kiedy nastąpi ten Dzień Wolności Podatkowej? Bo to jest dzień, którym przestajemy oddawać nasze zarobki państwu, a zaczynamy zarabiać na własny rachunek. W ubiegłym roku to było 9 czerwca i to było dość wcześnie, bo najdłuższy taki okres płacenia państwu to mieliśmy w 2011 roku, kiedy dopiero 9 lipca był ten dzień, czy nawet 11 lipca Dzień Wolności Podatkowej. Wiemy już, kiedy będziemy zarabiać na siebie? To jest na poziomie, to kilka dni zawsze się cofa. Znaczy mamy ostatni okres, w którym się cofamy, czyli to mniej więcej będzie właśnie między 1 a 9 czerwca, czyli już to będzie czerwiec. Znaczy na pewno jeszcze w czerwcu walczymy w tym, ale okazuje się, że właśnie w ostatnich latach ze względu na bardzo znaczne wzrosty wynagrodzeń, ten okres, w którym uzyskujemy tą wolność, troszeczkę się wydłuża. Albert Einstein powiedział, że rzeczą, którą najtrudniej jest zrozumieć, jest podatek dochodowy. Wielki umysł, autor epokowych odkryć, też podatku dochodowego nie mógł zrozumieć. Ale my właściwie jesteśmy w takiej sytuacji, że nie bardzo wiemy, znaczy tak, wiemy, że musimy płacić podatek dochodowy, ale oprócz tego płacimy bardzo wiele podatków tak zwanych ukrytych w różnych, ktoś tam wyliczył nawet, że ostatnio prawie 27 takich różnych ukrytych danin, różnego rodzaju. A teraz nam dochodzi danina kolejna, danina solidarnościowa, którą mają płacić ludzie zarabiający więcej niż 1 milion złotych rocznie, to wychodzi około 87 tysięcy złotych na osobę miesięcznie. To są wielkie zarobki, nie wiem, to chyba prezesi jakichś spółek poważnych. I wielkie, i nie, to znaczy ja akurat mam troszeczkę inne podejście, tak? Bo oczywiście w Polsce straszy się liczbami i zakłada się, że 87 tysięcy złotych to są wielkie zarobki, a ja uważam, że to jest żenujące w ogóle, że mamy tylko 25 tysięcy ludzi posiadających czy generujących takie dochody w kraju, gdzie mamy 38 milionów Polaków i tak małą grupę próbuje się jeszcze ograniczać możliwości wzrostu. Znaczy... No ale panie doktorze, ale to są chyba ci, którzy się rozliczają przy pomocy PIT-u, czyli te osoby takie, to fizyczny, osoby fizyczne. Ale przecież mamy jeszcze właścicieli wielkich przedsiębiorstw, wielkich firm. To oczywiście będzie zależało od tego, jak zostanie to ostatecznie ukształtowane i te osoby, które się rozliczają, znaczy, ale PIT-a płaci ten właściciel również, znaczy jeżeli on ma określony dochód, a nie czerpie go tylko i wyłącznie w ramach płacenia podatku, na przykład posiadając spółkę, dywidendy na przykład. No dobrze, ale od dywidendy też płaci podatek. No czyli ale to podatek, inny, nie ten. Nie, podatek płaci CIT spółka, a on płaci PIT w momencie, kiedy otrzymuje dochód. Także to nie jest tak, że nie ma osobistych podatków. Czyli mamy za mało milionerów, tak? W moim przekonaniu jest to katastrofa. Znaczy ta informacja pokazuje, w jakim stanie rozwojowym my jesteśmy i szkoda, że premierzy nie stawiają sobie celu nie ściągnąć z najbogatszych pieniędzy, przekazać najbiedniejszym, tylko doprowadzić do sytuacji, w którym na przykład co roku radykalnie wzrasta liczba osób najbogatszych. Nie rozwiniemy gospodarki, lepiąc dziury w systemie, który jest nietrwały, czyli mamy łódkę, która jest dziurawa i my teraz będziemy uważali, że jeżeli zalepimy te dziurki, to w miarę utrzymamy się na powierzchni. Oczywiście, ale ważne, żebyśmy w takiej łodzi konstruowali żagle, które potrafią pociągnąć wzrost gospodarczy do przodu. Ja bym chciał usłyszeć premiera czy ministra finansów, który mi powie, że jego celem jest to, żeby z 25 tysięcy dziś, w następnym roku pojawiło się 45 tysięcy, a potem 60 tysięcy, a potem 100 tysięcy. W Moskwie jest milion milionerów i to dolarowych, a my, mając 25 tysięcy takich ludzi, uważamy, stawiamy ich za wrogów w relacji do pozostałej części społeczeństwa i rzucamy się na nich, traktując, że oni są źródłem finansowania. Panie doktorze, ja bym
bym z przykładem moskiewskim była ostrożna. Ja tylko pokazuję, bo że wiemy, jak te fortuny w dużej mierze powstawały. To jest jakby zupełnie inny problem. Znaczy, kto w jaki sposób one powstają, czy legalnie, czy nielegalnie, to jest zupełnie inny problem. Pokazuje tylko i wyłącznie, jak populacja potrafi wytworzyć u siebie określony poziom bogactwa. Oczywiście ja mówię o pewnych danych historycznych, bo to się zmienia, ale jeżeli popatrzymy na bogatych ludzi, czy też udział bogatych ludzi w innych państwach, to dba się o to. Dba się o to, żeby to bogactwo stawało się powszechne, a nie było pewnym luksusem. A u nas ten, to bogactwo jest luksusowe i jeszcze traktuje się to jako zło czyli w gospodarce rozumiem, i że danina solidarnościowa nie jest czymś złym, bo ona jest stosowana w różnych krajach. Niemcy ją zastosowali w 91 roku. Która danina nie jest solidarnościowa? To jest słowo klucz, to jest magia. My rzucamy znowu czary. No tak, ale danina solidarnościowa była tak jakby określona ramowo-czasowa. Ramy czasowe. Rozwiązująca jakieś problemy. Rozwiązująca jakiś problem, po prostu mówimy, jest problem, zrzucamy się, bo w tym momencie... Oczywiście niektórzy mówią, że jest to wprowadzenie trzeciego poziomu podatkowego. To nie tylko mówimy, to jest realne wprowadzenie. Znaczy, to jest wprowadzenie zarówno dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, podniesienie z 32 do 36%, a dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, z 19 dalej podniesienie do wartości, czy z 18 do wartości wyższej. Powiedział pan, że powinniśmy działać raczej, żeby za rok nie było 25 tysięcy osób płacących ten podatek, ale na przykład 50 tysięcy osób. Od czego to jest uzależnione? Od tego, żebyśmy uznali, że wartością jest właśnie bogacenie się, a nie traktowali tego, że to jest coś nadzwyczajnego lub złego. To znaczy, że powinniśmy budować taką przestrzeń, taki model państwa, w którym zarabianie będzie taką wartością, czyli państwo będzie dbało o to, żeby obywatel zarabiał, a nie będzie karany za to, że zarabiał. My obciążamy pracę podatkami, a nie na przykład obciążamy to, co się powinno obciążać, konsumpcję. Bo jeżeli konsumujemy, to oczywiście jestem za tym, żeby podatki na tym zostały nałożone, ale jeżeli pieniądze z zarobku zostaną zainwestowane, to jest wartość dla gospodarki. My mamy bardzo znaczne obciążenie pracy, szczególnie w momencie, kiedy te zarobki nie są znaczne. I robimy dosyć ciekawy model, ciekawą konstrukcję rozwojową, która mówi w ten sposób. Kowalski zarabia, my mu zabieramy tylko po to, żeby za chwilę z drugiej kieszeni zacząć mu pomagać, w cudzysłowie pomagać, bo jego dochody po zabraniu, czyli po opodatkowaniu są za niskie, żeby on zaspokajał swoje bieżące potrzeby. To jest konstrukcja całkowicie irracjonalna i wpisująca państwo jako pośrednika, które staje się bardzo kosztowne. I robimy państwo, które ja nazywam państwem jałmużny, czyli ustawiamy ludzi w kolejkach po to, żeby uzyskiwali różnego rodzaju zasiłki i wsparcie od hipotetycznego państwa, zamiast dać możliwość ludziom zarobienia i rozwiązania własnych problemów. Wówczas kolejki do jałmużny by się nie ustawiały. Ale z punktu widzenia polityków fajniejsze jest ustawienie ludzi w kolejce po jałmużnę, bo to pozwala na sterowanie emocjami, duszami. Ale przytoczę panu, panie doktorze, opinię jednego z publicystów, który nie jest związany z obecną władzą, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, który pisze tak: suma wszystkich podatków nie jest w Polsce na poziomie średniej europejskiej, jest znacznie poniżej średniej. Średni udział wydatków publicznych, czyli z grubsza podatków w krajowym produkcie brutto, to w Unii 49%. A w Polsce 43%. Ale ważne jest, kogo podatki w różnych krajach duszą. W Polsce zdecydowanie nie duszą zamożnych, natomiast zwłaszcza na tle Unii duszą mniej zamożnych. I profesor Bugaj z kolei mówi, że największe, najbardziej takimi stałymi i takimi najlepszymi podatnikami w Polsce są emeryci. To prawda, znaczy my doprowadziliśmy do sytuacji faktycznie, gdzie opodatkowujemy emeryta, czyli tego, który zgromadził swoje środki, już wcześniej opodatkowany. I de facto jeszcze raz próbujemy go ucisnąć. Nie tylko w tego typu porównaniach troszeczkę razi taka wybiórczość. Znaczy, my traktujemy Unię Europejską lub pozostałe państwa na świecie tak wybiórczo. W zależności od okoliczności to sobie stawiamy za wzór albo stawiamy za model, którego nie akceptujemy. Albo akceptujemy Unię Europejską i model rozwojowy w każdym wymiarze, wówczas zgodzę się, że i czerpiemy z wzorce podatkowe, ale jeżeli odrzucamy w różnych aspektach modele rozwojowe Unii, to dlaczego nagle traktujemy, że ten aspekt związany z systemem podatkowym będzie dla nas wzorcem? Ja
uważam, że powinniśmy nie traktować, nie uznawać, że jeżeli większość zachowuje się w określony sposób, to to jest dobre, bo to nie jest tak, że większość ma zawsze rację. Zależy szukać takich rozwiązań, w którym okazuje się, że państwa, które wybrały drogę troszeczkę naprzeciw standardowym liniowemu postrzeganiu świata, Izrael, Korea Południowa, Japonia, czy też Wietnam obecnie jako przykład kapitalnie rozwijającej się gospodarki. Dlaczego my patrzymy na coś, co miało swój okres rozwojowy najlepszy, dwa razy się do takiej samej rzeki nie wchodzi. My widzimy wynik decyzji podejmowanych przez ostatnie 50 lat na bazie możliwości rozwojowych, które pojawiały się historycznie, a nie widzimy i nie patrzymy przy konstrukcji systemu podatkowego lub konstrukcji modelu rozwojowego w przyszłość, czyli uznanie, że powinniśmy takich rozwiązań szukać, które będą najlepsze, dawały najlepsze korzyści Polsce w perspektywie 10, 20, 30 lat. Naśladowanie wszystkich tych, którzy w historii odnieśli sukces, nie jest dobrym modelem. Trzeba szukać takich rozwiązań i takiego spojrzenia, które jest w przyszłości. Ja rozumiem, że mamy sytuację, w której emeryci dzisiaj są tym głównym źródłem dochodu, ale to tylko potwierdza to, co powiedziałem na samym początku. Skoro mamy biedne społeczeństwo, to de facto dochodzi do zgarniania z tego, czegokolwiek jest. Mówimy, nie przycisnęliśmy bogatych. W porządku, możemy rzucić się na tych bogatych i ich wymordować. Tych 25 tysięcy, to za rok usłyszymy, że ich jest 15 tysięcy, bo oni się bardzo szybko relokują. My powinniśmy doprowadzić do sytuacji i uznać, że wartością w kraju jest to, żeby tych bogatych było naprawdę jak najwięcej. Nie traktujmy tych bogatych jako owce, które się będzie strzygło, tylko dajmy pozostałym Polakom dołączyć do tej grupy ludzi bogatych. Bo wówczas będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby ten system podatkowy zadziałał skutecznie i ci emeryci nie byli dla nas obszarem strzyżenia, jak to owce. Takie przekonanie, że bogate społeczeństwo to składa się z bogatych jednostek, jest raczej dość logicznym, prawda? No tak powinno być. Tak powinno być, ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że jest pewna wspólnota pomiędzy przewodniczącym partii Razem, bardzo lewicującej partii, a jednym z najbogatszych ludzi na świecie, Warrenem Buffettem, ponieważ pan Zandberg mówi, jeżeli chcemy mieć w Polsce państwo, a nie państwo z tektury, to musimy mieć też porządny system podatkowy, w którym bogaci płacą wyższe podatki niż dzisiaj. Jeśli jednym słowem chcemy budować Skandynawię, to musimy mieć też skandynawski system podatkowy. A z kolei Warren Buffett nawoływał wręcz rząd Stanów Zjednoczonych do podniesienia podatków ludziom najbogatszym, bo mówił, podczas gdy większość Amerykanów z trudem wiąże koniec z końcem, my super bogaci korzystamy z wielkich ulg podatkowych. Płacę niższe podatki niż moja sprzątaczka. Ale nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy, ja uwielbiam takich ludzi jak Buffett, którzy w momencie, kiedy jakby mogą zaprezentować określony pogląd, który będzie akceptowany społecznie, realizują to, czyli kreują taką myśl, a w praktyce nie wykonują zamiaru, który przez siebie prezentują. Proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on zapłacił większe podatki. Ogromne kwoty by jednak na działalność charytatywną i to jest jego rola. I wolę sytuację, w której ludzie bogaci kierują część swoich dochodów na wsparcie organizacji pozarządowych, bo wyraźnie pokazują, że jest pewna część aktywności społecznej, która jest sprawniejsza niż same państwo. Ja bym był za tym, żeby w Polsce podwyższać podatki pod warunkiem, że państwo jako sfera czy też struktura administracyjna, która ma zaspokajać potrzeby społeczne, udowodni, że jest efektywniejsza, skuteczniejsza, tym samym sprawniejsza niż o indywidualny obywatel i organizacje pozarządowe. Więc dopóki nie ma na to dowodów, czyli mam sytuację, w której państwo chętnie zawłaszcza pieniądze od obywateli, ale nie jest w stanie udowodnić, że robi to lepiej i sprawniej w wydatkowaniu niż organizacje pozarządowe lub ja indywidualnie, do tego czasu będę się sprzeciwiał podwyższeniu podatków. Uważam, że jeżeli ja zaspokajam swoje potrzeby lepiej, czy też indywidualni obywatele lub organizacje pozarządowe, które przez ostatnie lata są niestety dyskryminowane i ograniczone w aktywności, a państwo sobie zawłaszcza. Przykładem jest ta dyskusja, którą mamy dzisiaj na temat niepełnosprawnych. Proszę zwrócić uwagę, ja wolałbym mieć rozwiązanie, które mówi dodatkowe 0,5%, o którym ja decyduję jako obywatel, że mogę przeznaczyć ze swojego systemu podatkowego na organizacje pozarządowe. Ale pan przeznacza 1%. Nie, czym ja,
proszę posłuchać, co ja powiedziałem, poza procentem, który jest na wszystkie organizacje pozarządowe, ja uważam, że moglibyśmy w tej sytuacji, którą mamy wobec niepełnosprawnych, powiedzieć, daję dodatkowe 0,5% na to, bym mógł zdecydować, którą z organizacji pozarządowych skierowanych wobec osób niepełnosprawnych ofiar wzmocnię finansowo. I pani redaktor, no tak, ale przepraszam bardzo, ale panie doktorze, dodatkowe 0,5% z pańskich podatków to jest odebranie budżetowi państwa jego 0,5%, prawda? A tutaj chodzi o to, żeby ściągnąć, no, ale prawda? Dlatego powiedziałem, jeżeli zasadą jest to, żeby wzmacniać państwo w ten sposób, że państwo nie jest mocniejsze, tylko jest większym dysponentem pieniądza dla zasady, bez dowodu na to, że potrafi tymi pieniędzmi zarządzać i potrafi rozwiązywać problem, to ja się temu sprzeciwiam. Jeżeli państwo sobie nie radzi z niepełnosprawnymi, to trzeba wyraźnie powiedzieć, nie radzi sobie z niepełnosprawnymi i oddaje to tej części aktywności grup społecznych, czy też populacji, która potrafi to robić. Organizacje pozarządowe, które docierają bezpośrednio, które potrafią rozwiązać problemy bezpośrednio na poziomie najniższym, nawet bez, przekazując środki w gotówce bądź w innej formie, ale rozwiązują problem. Państwo nie potrafi sobie poradzić. Uruchamiajmy aktywność społeczną i stwórzmy państwo przedsiębiorcze, czyli tutaj jeżeli obywatel sobie radzi. Panie doktorze, pozwolę sobie, jeżeli chodzi o sytuację osób niepełnosprawnych, pozwolę sobie z panem się nie zgodzić, bo obserwuję tę sytuację bezpośrednio od 30 lat i naprawdę uważam, że bardzo się zmieniła sytuacja osób niepełnosprawnych i że wiele organizacji, które działają na rzecz niepełnosprawnych, jest wspieranych. Ja nie mówię tylko o funduszach PFRON-u, które są przeznaczone na przykład na aktywizację zawodową. Prywatne firmy, jedna wielka korporacja zagraniczna, która prowadzi sieć fast foodów w Polsce, są wspierane pieniędzmi, panie żeby i w tym się zatrudniać. Nie to, że się prawda? Nie zgadzamy, dokładnie mówimy o tym samym. Pani rektor wskazuje, że organizacje się rozwijają, są sprawne i one są w stanie udowodnić i rozliczyć każdą złotówkę. Państwo przede mną nie rozlicza się ze sposobu wydatkowania pieniądza i ze skuteczności wydatkowania tych pieniędzy. Ja jeszcze mam dwa pytania. Organizacje pozarządowe dwa są skuteczniejsze. Przekażmy pieniądze. I proszę o w miarę takie syntetyczne odpowiedzi na to, bo pan wspominał o tym, że powinna być mniej opodatkowana praca, a bardziej konsumpcja. Tak. Czyli co, mamy podnieść VAT od usług i produktów? Nie, to nie jest kwestia podniesienia, tylko przeniesienia wartości na VAT. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ja zmniejszę poziom podatku dochodowego, czyli dam większą dyspozycję dla Kowalskiego, on wykona więcej transakcji, a tym samym z punktu widzenia wpływu z VAT-u te wpływy do budżetu państwa będą większe. Chodzi o to, żeby zachęcać ludzi do zarabiania pieniądza, a obciążać wówczas, kiedy będą wydawać. My możemy doprowadzić do ujednolicenia składki podatku VAT, to też nam spowoduje i możemy nawet go ograniczyć w wartości, czyli wysokości, to ograniczy ryzyko związane z lewymi transakcjami VAT-owskimi, z karuzelami, wszelkiego rodzaju zarabianiem na tego typu przestępstwach, a chodzi o to, żeby motywować ludzi do gromadzenia środków i oszczędzania, ale również i ostatnie pytanie, i proszę o taką też krótką odpowiedź, bo musimy, krótko jesteśmy z czasem. Wielkie korporacje, które mają olbrzymie obroty w Polsce, a nie płacą ani grosza podatku u nas. Czy jest możliwość, żeby to się zmieniło? Ale oczywiście, jeżeli zrezygnujemy z podatku dochodowego i nałożymy na te korporacje podatek obrotowy i podatki majątkowe. Na bogatych należy nakładać podatki majątkowe, tylko trzeba dać im możliwość generowania dochodu, który przełoży się na majątek. I wówczas jesteśmy w stanie określić bardzo precyzyjnie korzyści, które dla gospodarki są w stanie wpłynąć. Dochodowym podatkiem nie wygramy, bo on jest podatkiem przestarzałym, dającym podstawę do ogromnych malwersacji, dlatego że zawsze pojawi się uznanie kosztów uzyskania przychodu. I jak mówił Albert Einstein, podatek dochodowy jest rzeczą, to jest mruganie okiem bezalkoholowe. Przestańmy się wygłupiać, zrezygnujmy z tego podatku. To naprawdę nie jest efektywny system podatkowy. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję serdecznie.